Jestem już w sobotę przy autku. Właśnie będę jechał rozładować się. Cyk, zapalimy sobie. Gdzie jest ta stacyjka tu? Nabiję powietrza. Cyk. Radyjko też już można włączyć. Akceptuj. USB. No i jesteśmy już rozładowani. Ja to też się dzisiaj właśnie tak, korzystając z soboty, trochę przejechał. Jedziemy teraz się załadować. Idę tam już na cementowni, zaraz będziemy ładować cement. Autko się spisuje, pyk. Niestety taka aura dziadowska jest i brudne jest, no ale trudno. Przygotowane już jest do załadunku, zaraz załadują nam, nie wiem, jestem 17 chyba palet wchodziło i do domciu. No i testujemy Iveco pod kolejną naszepką. Akurat tak się złożyło, że teraz będę jechał ze swoją burtóweczką. Właśnie została podpinana i będę leciał na Słowację. Będę tam na granicy weekenda walił. Także troszkę będę mógł więcej wam powiedzieć o tym, jak się tutaj w tej kabinie będzie mieszkać, gotować i tak dalej, ponieważ też będę gotował. No i jestem już zapakowany. Szkoda tylko, że na jedną trasę musiałem tyle pakować się. Autko dość pojemne. Jakieś sól, nie sól, ręczniki. Trochę żarełka. Tam mam tego. O, stolik jeszcze zamknę wam. Popatrz, o. Tutaj ładnie się pochowałem. Jest elegancko. Może być. Zobaczymy, jak się będzie spisywać, jak dojadę na miejsce i trzeba będzie coś upichcić.
przepięci już jesteśmy, także integralka może odjechać spokojnie do siebie. Tym razem jadę ze swoją naczepką, z naczepą z integrali. Tu się tej kibli w lustereczku załapała. Także powoli ruszam i lecimy w stronę Słowacji. Będę miał okazję przejechać się do Prudnika nową drogą, ponieważ była od jakiegoś czasu tutaj zamknięta. Na razie podziwiam sobie rzepaczek. Jak już wspominałem, lubię strasznie ten widok takiego rzepaku przy drodze. Fajnie, to fajne połączenie, wszędzie żółto, ładnie. Na razie sobie jadę powolutku, będę starał się tę normę zbić, ponieważ dzisiaj dużo było kręcenia na miejscu, cały czas rozpędzanie, hamowanie i skoczyła mi na 28 z 27,5. Mam nadzieję, że tutaj troszkę zbiję na dół. Później po górach powinna mi skoczyć do góry, ale później będę zjeżdżał znowu z tej góry, także znowu trochę zaoszczędzę. Tak, zobaczymy, no nie powinno być źle. Myślę, że w tak codziennym użytkowaniu przy 24 tonach myślę, że tak w 29 litrach bym się zamknął, że na 30 bym nie wszedł. Na razie jest fajnie, słoneczko, ładnie świeci, cieplutko jest. Zastanawiam się już powoli, gdzie mam dojechać, bo chciałbym stanąć tak, żebym miał Wi-Fi, jakiś kontakt z ludźmi, ze światem. No i chciałbym dolecieć na terminal, tak jak mówiłem, że na granicę czesko-słowacką, tylko boję się, że tam będzie zawalone. Ej, właśnie takie mam mieszane uczucia trochę o tym. Leciałem właśnie już do Czech sobie tutaj od strony Prudnika. Pierwsze góreczki zaczynają się. Takie delikatne na początek. Jestem doładowany, bo czuję, że jest ciężar jednak za plecami troszkę. I kurczę, trochę zawaliłem sprawę, bo jadę akurat na trybie eko. O tym trybie później opowiem wszystko na weekendzie, jak będę stał, bo jutro będę miał cały dzień luzu. Także na spokojnie wam tutaj zrobię filmik o wnętrzu, o wszystkim, co się będzie dało tam. Ponagrywam o tym trybie eko i tak dalej. Zakręcik. Mam też strasznie wysoko, bo mam praktycznie pod sam dach, także zakręty to też, kurwa, trzeba tak uważać, bo strasznie wynosi, przechyla, więc lepiej powolutku być ostrożnym. Tak to się zbiera mi. Nie mam niestety kickdowna, bo na trybie eko nie ma tego kickdowna, więc troszkę wolniej mi to będzie szło niestety. No i jestem tutaj już w Krnowie. Stąd jakaś godzina 20 do Olomouca, Górski. Mam teraz, tak jak mówiłem, 23 tony prawie, a patrzcie, jak sobie Górski ładnie radzi ze zniesieniami, znaczy zniesieniami, ze zjazdami już. Także zadowolony jestem. Przejechałem tutaj takim skrótem, żeby nie pchać się przez miasto. Tutaj idzie praktycznie zaraz na początku Krnowa skręcić i wylecieć na samym końcu. Jest tam wolna, to ciśniemy. Bruntal i jego kochana góreczka. Jak myślicie? O, ale zaczął lać. Jak myślicie, ile mi norma skoczy do góry? 28,7 już mam. 28,9. Tak liczę, że przez tą góreczkę będę miał. Masakra, będę musiał zbić to później na autostradzie. Zobaczymy, czy poradzi sobie lepiej z góreczką jak moja Renia.
już się sam zredukuje bieg, bo automat teraz strasznie go dusi na niskich obrotach. Ja już sobie dałem wyższe, ładnie idę. A nie. Już redukować trzeba będzie zaraz. I pyk, zredukowany. No, na dziesiątce już się trzyma, czyli podobnie jak Renia moja wchodzi. Jest to 460 Iveco. Idę gdzieś 65 na godzinę. No, Renią też tak około 60 już sobie wchodziłem tutaj. O, zwalnia. Tu jest tak trochę stromie właśnie na końcu. Na razie w miarę mu to idzie. Dalej trzyma 62 na godzinę. Wchodzi niżej. 61. I jest 60. Czyli idzie, no praktycznie idzie tak samo jak Integrala. Uuu. 55. Już powinno mu redukować te biegi, a on go tak dusi, ja muszę sam sobie redukować. Podobnie, bez różnicy, czy nowsze, czy starsze. Tym bardziej, że Integrala ma 30 koni mniej. No i miasto już przejechane, wylatuje z Frontala. Lubię właśnie jeździć już tak popołudniami od piątku przez cały weekend, ponieważ u Pepików dużo skrzyżowań jest powyłączanych. Światła są pulsacyjne, ładnie, płynnie się leci. U nas zawsze to wszystko cały czas chodzi, pracuje te światła, to cały czas gdzieś czerwone może złapać. A tutaj praktycznie oprócz takich główniejszych wszystko się na żółto ryga, więc płynnie te ta jazda idzie. A ja sobie właśnie zajeżdżam tutaj za Bruntalem na Słownafta, dobić sobie Premida. Dobiję sobie Premida i jadę dalej. Moją miejscówkę mi porwał, więc stanę tak, ale się rozpadało. Nie dobrze, bo tu teraz trochę takich zakrętów, więc trzeba jeszcze bardziej uważać, żeby czasami gdzieś nie wywinąć się. Podoba mi się strasznie podświetlenie zegarów, nie wiem czy wam już mówiłem. Ma podświetlone na biało i czerwone wskazóweczki. Fajnie jak w Audiku. Kurde, normalnie te zegary z Audi nowego też mi się strasznie podobają w tym podświetleniu biało-czerwonym. Szkoda tylko, że tych przełączników kurde nie zrobili w tej czerwieni, tylko białe są. No ale naprawdę, no to sobie włączę, bo teraz taka pogoda, to już nie jadę na dziennych, tylko na ksenonie, także wiecie no. No to te chłopy te pograli. Pozor. Zredukować bieg. Także
zaczynają się serpentynki znowu. Tym razem tutaj na Słowację, jak się jedzie, serpentynki idą na dół, więc trzeba uważać, bo ja zawsze mówiłem, że lepiej jednak tak jest się wspinać po serpentynach niż zjeżdżać. Tym bardziej, że moja naszepka jeszcze jest na bębnie, także nie chcę za bardzo spalić okładzin, bo to wiecie, czym by chyba skutkowało, nie? Akurat drenią to tam dawałem sobie radę bez problemu, więc i wekiem też sobie dam radę, ponieważ tutaj fajnie ten górski właśnie mnie trzyma. Patrzcie, mam 23 tony i on mnie trzyma ładnie i jeszcze nawet zwalnia, także nie ma tragedii. To akurat im wyszło. No, zaczyna się być szaro i u mnie też widzę, że ostrości zaczyna brakować. No ale niestety, no, musicie się przemęczyć jakoś. Mam nadzieję, że za niedługo wyniki konkursu będą i już coś będę wiedział więcej, ale no, fajnie by było, jakby się udało, nie? Wygrać to GoPro. Tu mogę popuścić na chwilę, niech się trochę bujnie. Fajny zakręcik, nie? Fajny. I znowu go złapię. Nie wyhamuję. Kurwa mać, co za ostrość, czy to... Dlaczego zaciągnę zabijam brata? Powiedz mi dlaczego, bo ciągle tylko zdradza. Czemu znanej człowiekowi ciebie nie chcę zabrać? Lecz on jest cały, to musi go zbadać. Do dzień tak wielu ludzi się nie chce ufać. Tak wielu się buzy... Praktycznie jak już zjadę tych serpentyn, to już prosta droga do Lomuńca, a dalej już autostradka. I drugi stopień górskiego, on sobie zadrytuje, będzie mnie trzymał ładnie. Dalej mogę jakieś wahadełko trochę asfaltują. Właśnie Czesi, powiem wam, że dość drogi ogarniają. Często właśnie, o kurde, mocno wyfrezowane. Hamuj. Pyk. Tu sobie zobaczcie. Nie wiem, czy kamera to jest w stanie ogarnąć, ale tutaj z tej góry pięknie widać. Widoczki super, aż o Lomunię stąd widać. No niestety dzisiaj jest pogoda słaba, mgiełka i tak dalej, dlatego może nie będzie widać. Ale normalnie to sam oddali wszystko fajnie widać, a w nocy to już widok jest normalny, super. No i odjeżdżamy dalej. I ostatni już tutaj zjazd. Jeden ostrzejszy zakręcik jeszcze. I wjeżdżam do wioseczki, bodajże chyba to jest druga już przed Olomuńcem. Troszkę go pedałem czasami przytrzymam, trochę go zwolnię, bo jednak ciężar pcha, ale jest elegancko naprawdę. Come on.
łagodny zjazd do wioseczki. Więc niech sobie leci troszkę, później go znowu schamuje. I właśnie wlocik do Olomouca. Wszędzie dookoła pozytywni zawodnicy, niepotrzebne są wojsko i policja. Trochę ruch, spory, a która godzina? Za 20, no w sumie za 10 już prawie. Wygląda teraz siódma. Zaraz wjadę na autostradkę za miastem i już będzie ok, jeszcze delikatnie polecę i zobaczymy tylko jeszcze później, gdzie stanę. Czerwone, górski z daleka, hamuje sobie fajnie. Eco driving leci. Chcesz jechać prosto i tam jeździmy też na Słowację. O kurwa, czerwone. Ale mi pewnie staty spadły na tym sprzęcie jazdy, co tutaj się bawię nim. Za to hamowanie gwałtowne bez górskiego. I fajnie prosto z miasta wlatuje się na autostradkę. Fajnie tutaj rozwiązane to jest. W ogóle, patrzcie, wyjeżdżałem z Opola, było 18 stopni i jak zacząłem się wspinać po tych górach, tam zawsze jest jakaś anomalia. Widzieliście, jak lało strasznie, 12 stopni było, a tutaj 18 stopni z powrotem, ładnie, suchutko, ładna pogoda, wszystko fajnie. Tam zawsze, a zimą znowu i takim okresem jesiennym znowu na tych górach są takie mgły, że nic praktycznie nie widać. No i włączył się automat, ten sygnał co przed chwilą był, to było włączenie się automatu, bo wyłączyłem tutaj na chwilę na manuala, żeby się rozpędzić po mojemu. I lecimy w stronę Brnawy. Fajnie, mały ruch na autostradce. Spokojnie sobie idzie lecieć, słoneczko tam zachodzi. Za drzewkami już powoli. Tak, pierwsze parkingi to obczaiłem, teraz były trzy, są w miarę puste, ale tutaj jeszcze mogą być puste, a później od Brna, jak już zejdę na dwójeczkę, boję się, że będzie zawalone jednak. W tą stronę, tak jakbym jechał jeszcze w stronę Czech, a później tam, w tamtą stronę, będę znowu wylatywał z Czech, czyli wszyscy Słowacy, Węgrzy, Rumuni i tak dalej będą lecieć tak jakby w stronę domu, nie? Na weekend. I może być zawalone, bo u nas też, jak na przeciwnych stronach widziałem parkingi, to Polaków w kupę i w przeciwną stronę parkingi były trochę zawalone. Zobaczymy, mały jest trochę ruch, także ciężko będzie się podpytać, ale spróbuję później koło Brna już wywołać kogoś, może ktoś mi powie, jak tam terminal wygląda. Wtedy zadecyduję, czy stanę sobie tutaj za Brnem na Adjipie, chyba to Adjip był. Dawno nie jechałem, to nie pamiętam. Bodajże na Słowacji to jadę teraz pierwszy raz w ogóle w tym roku. Chyba pierwszy raz, no. I coraz ciemniej się teraz będzie już robić. Oh,
Trzyma tak 29. Mam nadzieję, że ją zbije trochę za niedługo. Oby. I zjeżdżamy już na dwójeczkę w stronę Bratysławki. Coś wam pokażę, jeśli jeszcze będą. Sam jestem ciekawy, bo dawno nie jechałem. Miałem pewnego razu tutaj taki mały incydent, no nie mały. O drugiej w nocy, ciemno wszędzie i tak dalej. Jadę sobie też na Słowację. No i zablokowało mi koła w naczepie. Okazało się później, jak już stanąłem, że felernie była opona zrobiona, odparzył się bieżnik i odpadł. I ten bieżnik to podczas jazdy odpadł i się kręcił, urwał mi całe zawory od sterowania poduszkami i tak dalej. Powietrze zeszło, zablokowało mi 6 kół w naczepie. Właśnie tutaj na tej drodze, o drugiej w nocy, masakra. I chcę zobaczyć, czy jeszcze został mój podpis. To było gdzieś w tym rejonie właśnie. Bodajże tutaj na powrocie, jak wracałem, zatrzymałem się bodajże przy tym moście, co teraz będziemy mijać. Przeszedłem właśnie na tą stronę, co teraz jadę w kierunku Słowacji. I poszedłem jeszcze po mój błotnik, bo właśnie w nocy zgubiłem błotnik, wszystko całe było praktycznie, no tylko to, że zablokowało mi te koła. Tak, to chyba tutaj przechodziłem. Tak, bo jest płot, tak. Czyli tutaj przechodziłem. Tutaj właśnie wzdłuż szłem tym poboczem po te rzeczy moje, ale to już na powrocie, tak jak mówiłem. Na powrocie, jak już jasno było i wszystko widziałem. I przed tamtym mostem, który widać, właśnie mnie to złapało. Oczywiście dwie chyba opony zdołaliśmy uratować, a reszta musiała pójść niestety na szrot. Przed tym mostem gdzieś właśnie zaraz, który widzicie. No to już było może pół roku temu, ale nie, jeszcze widać. Patrzcie, tu się zaczynają, o. Tylko że są strasznie już słabiutkie. Strasznie słabiutkie są i tu zjeżdżałem na pobocze. Kurde, już nie widać za bardzo, teraz ciemno, że na aparat pewnie nie ogarnął, ale no masakra, strachu mi napędziło strasznego to. Nie wiedziałem, co się na początku dzieje, bo tak tyle dymu było, że masakra. Także nie zawsze jest tak kolorowo, jakby wszystkim się wydawało. No i dowiedziałem się już, kolega mi tam odpowiedział, że terminal jako terminal jeszcze bym może coś znalazł miejsce, ale tam gdzie ja potrzebuję, a ja potrzebuję przy budynku, no to niestety nie ma, no bo każdy się ciśnie do internetu, jak to wiadomo, nie? Jeszcze teraz cię zirytowałem totalnie bodajże, jak tu dobrze widzę. Tak, no i pizda jest, elegancko, super, no. A jeep mój jest, kurde, nieczynny, fuck. Zajebiście mi idzie, już się zdenerwowałem, ale lipa, ja pierdzielę, straszna kicha, straszna. Ale się wydymałem. Znaczy, nie wydymałem, no tak liczyłem jeszcze na ten parking. No ale dupa jest, ja pierdzielę. Dawno nie jechałem i widzicie ich. I trochę się tu pozmieniało, autostradę robią. No w sumie dobrze, że robią, no ale kurde. Niedobrze, że ja nie wiedziałem o tym. Fuck. Trudno, no lecimy, no ile mi tam czasu zostało? 3,45, także myślę, że do granicy dolecę, nie? No tu jeszcze jest jeden parking 10 km dalej. Spróbuję zjechać na niego,
zobaczyć tamne ta ciągnie. Jakby ciągnęło, to może bym się tam przykotwiczył. No. Kurde, tylko trochę lipa tak cały weekend stać w autostradzie, bo jest taki lipny trochę ten parking. Chuj, najwyżej polecę na terminala i albo będzie coś, albo nie, no. Ryzyk, fizyk, nie. O, tu maszynka, która betonik leje. Ja pierdzielę, no ale teraz to się zdenerwowałem, wam powiem. Hej, zobaczymy co będzie dalej. Nagrywałem teraz, bo trochę zamieszania było. Stanąłem sobie na tej szelce pierwszej przed już granicą. No ale internecik odmówił posłuszeństwa, więc się puściłem na terminal na granicę słowacką. Tak jak przypuszczałem, jest zajebana totalnie, nie idzie w ogóle przejechać. No ale pójdę na hardcora. Nie wiem czy widzicie, już kupiłem sobie tego, jak to się mówi, ten czytnik. I teraz będę próbował się wbić w jego miejsce, tam koło tego Volvo. Zobaczymy, niech tylko odjedzie. No masakra, ale mi ciśnienie i adrenalina skoczyła, no coś masakra. Tam był ten terminal zawalony, postanowiłem, że jadę, mam jeszcze 22 minuty, dojadę do parkingu na pewno pierwszego. Tylko że była łapanka na wyjeździe, więc ja sprawnie i elegancko wyjechałem całkiem innym wyjazdem i przemknąłem sobie koło nich autostradką. I teraz jadę, zaraz będę miał za 2 km, będę miał zjazd na stację, mam nadzieję, że nie będzie zawalona i uda mi się gdzieś stanąć. Jak to mówi wybitny trucker i zarazem mój przyjaciel Misiek 105, jest faza, jest pompa, jest czas. Te popierdółki na dachu to są piękne normalnie. Wali mnie. No i elegancko sobie już stoję, właśnie się szykuję troszkę do jedzenka. Zaraz salonkę otworzymy, na razie wyciągam kucheneczkę. Zrobię taką szybką mini jajecznicę na kolację, bo to coś trzeba wpierdzielić. Już mam dość wrażeń na dzisiaj. Zjem i na wyro, a jutro pomyślimy. Wyśpię się w końcu. I trzeba będzie pomyśleć nad gotowaniem jakiegoś obiadku, nie? No, to elegancko. Na razie. Do jutra.